planety, plus odległej galaktyki, czyli z gwiazd matematyki. Mieszka u nas zbiór kwadratów oraz podzbiór tęgich walców. Mamy innych też mieszkańców. Stożki, rąby i trójkąty, cyfry, liczby, prostokąty, koła, sześciany, kwadraty. Ma planeta złożnić czuje, przecałkuje, pierwiastuje. Ma planeta złożnić czuje, przecałkuje, pierwiastuje. My kosmici, Pi i Sigma, dwa matplanetyczne znaki, zbiór przyjaciół z jednej paki. Zaraz! No chodź! Idę! O co chodzi? Zobacz, Sigmo, co ci ziemianie wyprawiają, no! Oni potrafią robić różne sztuczki ze swoją cielesną powłoką i nazywają to uprawianiem sportu. Ja też chciałbym uprawiać jakiś sport. Mnie to nie imponuje. Przecież my, kosmici, umiemy robić różne takie wspaniałe rzeczy, których ziemianie nie potrafią. No tak, mogę na przykład zniknąć. O! Proszę. Właśnie. Ale ćwiczyć swojej materialnej postaci tak jak ziemianie nie potrafię. No bo specjalnością matplanetan są ćwiczenia umysłowe. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Ojej, Sigmo, na kwantyfikator, jakiś ty nudny. Ależ Pi, jak to? Gimnastyka umysłowa przestała być dla ciebie najciekawszym zajęciem? O, gdyby to monitor słyszał... Monitor? Ten bezduszny przekaźnik rozkazu z was planety? Bezduszny? Czekaj, chcesz mieć ducha? To go będziesz miał. Ładnie nam szacował szósty podskaz z mam planety. O, nareszcie. Aby podnieść sprawność waszych zaczniedziałych w ziemskiej czynności umysłów, mam planeta przeszyła wam tajemniczy grad. Ojej, akurat teraz, kiedy ja szukam dla siebie odpowiedniej dyscypliny sportu. Jeden, dwa, trzy, osiem punktów. Co oznaczają te punkty, monitorze? Siedem punktów odpowiada właśnie siedmiu dyscyplinom sportowym. Są to narciarstwo. Sailing.
byle. Skoki i do boty. I a co oznacza ten ósmy punkt? To coś dla nich, coś bardzo specjalnego. Monitorze, a co to takiego? Dowiem się w swoim czasie. To niespodzianka. Monitorze, a co mam zrobić z tym grafem? Mam odkryć, którą dyscyplinę sportową oznacza dana kropka na grafie. To chyba żart, przecież to niemożliwe. Na tym właśnie polega tajemniczość grafu, że nie wszystko jest wiadome. Ale... Każdy z was dwóch dostał to, na co zasłużył. I swoją niespodziankę i możliwość wybrania na ziemi odpowiedniej dyscypliny sportu. A Sigma łami słówkę do rozwiązania. Ale bez dodatkowych informacji nie mogę jej rozwiązać. Na ziemi będziesz mógł zażądać trzech pomocniczych informacji. Ale dlaczego dopiero na ziemi? Monitorze, daj nam teraz jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Nic z tego. Taki jest rozkaz. A ja jestem tylko... bezdusznym przekaźnikiem rozkazów z Marsplanety. Ale skąd, monitorze? Któż ośmieliłby się tak cię nazwać? Ja znam kogoś, kto się ośmielił. Nie, Sigmo, i co my teraz zrobimy? Tak, ty jak zwykle wpakowałeś nas w tarapaty. Chodź, przygotujemy się do lądowania. Trafiliśmy na dyscyplinę sportu, którą reprezentuje jeden z ośmiu punktów na grafie. Ach, Sigmo, daj spokój, ciągle tylko te grafy i punkty. Przecież to jest niepoważne. Co ty mówisz? Wy z monitorem jesteście okropnie ograniczeni. Nie widzicie nic poza tą nudną matematyką. O. Co ci się dzieje? Pi, co ci jest? Czy ty nie jesteś
chory? Oj, nie, nie, nie jestem chory, ale przecież tu coś okropnie straszy. Straszy? Tutaj? Pij, ty chyba zaraziłeś się jakąś chorobą od ziemian. Czy nadal uważasz matematykę za nudną? Ależ skąd? Uważam, że grafy i cyfry to jest najważniejsza sprawa dla każdego. Oczywiście, Pi. No, całe szczęście. Widzę, że atak minął. Popatrz teraz. Może ta dyscyplina sportu ci odpowiada. Przecież miałeś coś dla siebie wybrać. Tak. Świetny. No tak, zaraz, ale do tego potrzebny jest sprzęt. Ty, czekaj. Sprzęt. Tak, gdybym wiedział, które punkty na grafie oznaczają rodzaj sportu wymagający sprzętu, to by mi bardzo pomogło. O, ale przecież ja mogę zażądać dodatkowych informacji. Proszę, graf. Które punkty na grafie oznaczają dyscypliny sportowe wymagające sprzętu? O, w takim razie jeden z czterech punktów w kółku oznacza narciarstwo. Zaraz, zaraz, a może... Może... Co, Pi? Nie, nie podoba mi się ten sport. Sprzęt na mnie nie pasuje. No to trudno. Musimy szukać dalej. Tylko mat zaklęcie tam nas zanieść może, gdzie Pi sport odnajdzie, sigma graf rozwiąże. Surfing. Nie pamiętasz? Tak. Popatrz dobrze. Może ta dyscyplina sportu będzie ci odpowiadała. Zobacz, zobacz, jak ta fala go goni, no. Sigmo przecież zaraz wpadnie do wody. O, proszę. Och, nie! Sigmo, stanowczo nie! Ten sport zupełnie mi nie odpowiada. Jest za mokry i za często wpada się do wody. Pil, wiesz, stajesz się marudny. Przecież chciałeś ćwiczyć swoją ziemską powłokę. Oczywiście, przecież nie będę się zajmował bez przerwy dodawaniem i mnożeniem. Od tych działań robi mi się po prostu niedobrze. Tak. Pil! Zrobi ci się dobrze. Co to? Sigmo, on znowu tu jest. Kto? No, straszydło. Ty, co ty opowiadasz? No, przecież nic strasznego tu nie widzę. Dodawaj i mnożenie. To jest twoje. Uspokój się, Pi!
nie denerwuj się. Znajdziemy dla ciebie jakąś dziedzinę sportu, który będziesz uprawiał na matlamecie. Tylko się uspokój. Ale na pewno nie ten sport. Wcale mi nie odpowiada, za dużo duchów, za dużo wody. Pij wody? Słuchaj, pij. Rzeczywiście, gdybym wiedział, które punkty na grafie oznaczają dyscyplinę sportu wymagającą wody, miałbym ułatwione zadanie. Zażądam dodatkowej informacji. Proszę, graf. Proszę wskazać punkty oznaczające sporty, do uprawiania których potrzebna jest woda. Wspaniale! To znaczy, że mogę już w przybliżeniu zlokalizować narciarstwo i surfing. Narciarstwo to jeden z tych dwóch punktów, bo potrzebuje sprzętu, a nie potrzebuje wody. Surfing to jeden z tych dwóch punktów, bo potrzebuje sprzętu i wody. Chodź mi, szukamy dalej. Tylko mat zaklęcie tam nas zanieść może, gdzie pi sport wybierze, sigma graf rozwiąże. Zupełnie cię nie rozumiem. Mat Planeta stara się spełnić twoje życzenie, a tobie ciągle coś nie pasuje. Ależ ja nie mogę uprawiać tego sportu, bo jestem tylko jeden. Rzeczywiście, Pi, masz rację. Do uprawiania tego sportu potrzeba więcej niż jednej osoby. No właśnie. Wiesz co? Gdybym wiedział, które punkty na grafie odpowiadają dyscyplinom sportu spełniającym ten warunek, graf przestałby być dla mnie tajemniczy. Poproszę o dodatkowe informacje. Tak. Proszę, graf. Proszę mi wskazać punkty oznaczające sporty, do uprawiania których nie wystarczy jedna osoba. Teraz już wiem, którym punktom na grafie odpowiadają te trzy poznane przez nas dyscypliny sportowe. Ten punkt należy do części wspólnej trzech zbiorów. A więc jest to sport, który potrzebuje sprzętu, wody i udziału więcej niż jednej osoby. Wszystkie te warunki spełnia piłka wodna. Ten punkt odpowiada dyscyplinie sportu, do uprawiania której potrzeba wody i sprzętu. Warunki te spełnia surfing. A ten punkt odpowiada dyscyplinie sportu, do uprawiania której potrzebny jest sprzęt,
a woda i udział więcej niż jednej osoby nie są potrzebne. Te warunki spełnia oczywiście narciarstwo. Muszę teraz z bliska przyjrzeć się pozostałym czterem dyscyplinom sportowym, żeby znaleźć ich miejsce na grafie. Tylko mat zaklęcie. Tam nas zanieść może? Gdzie pi sport wybierze? Sigma graf rozwiąże. Gdzież nas to mat zaklęcie przyniosło? Gdzie och, ten sport? Sigmo, tam! Popatrz! O! To jest wreszcie coś dla mnie! Zobacz, jak oni to robią! Chyba się przepychają, nie? Na czym to polega? Zaraz, czekaj, jest ich dwóch. Wody nie ma. Sprzętu też nie ma. Tak. Ja nie mógłbym tego sam uprawiać. Sigmo, chodź, spróbujemy. Nie, Fi, ależ nie, mnie do tego nie mieszaj. Sigmo, daj się namówić. Przecież tylko ty możesz być dla mnie równorzędnym partnerem. Nie sądzę, a poza tym ja mam do wykonania zadanie. Proszę, graf. Ten punkt odpowiada dyscyplinie sportu, która nie potrzebuje sprzętu ani wody, ale wymaga udziału więcej niż jednej osoby. Warunki te spełniają zapasy. O, widzę, że odpowiada ci ta dziedzina sportu. No, niestety nie bardzo, bo przecież nie chcesz ze mną walczyć. No to sobie wybierz innego partnera. O nie, to byłaby nierówna walka. Chyba, że mógłbym się powiększyć za pomocą promieni supremu. No, na to pi nie licz. Mat planeta nigdy nie pozwoli ci ich już użyć. Szkoda. W takim razie nic tu po nas. Szukajmy dalej. Tylko mat zaklęcie tam nas zanieść może. Gdzie pi sport wybierze, sigma graf rozwiąże. Ciekaw jestem, jakie warunki spełnia ta dyscyplina sportu. Skoro ty nigdy nie chcesz być dla mnie partnerem, to mnie interesuje tylko taki sport, który mogę uprawiać sam. No to patrz. Wiesz, Pi, myślę, że to jest właśnie sport dla ciebie. Coś ty, tak bez sensu wpadać do wody. Proszę, nie, nigdy. No, ale spinot, troszeczkę odwagi. Coś ty, sport powinien być dla mnie przyjemnością, a wpadanie do wody wcale nie wydaje mi się przyjemne. Nie, to zupełnie nieodpowiednia dyscyplina. Ale z mojego matplanetycznego punktu widzenia jest ona właśnie odpowiednia. Jest jedną z tych, które mam zlokalizować na grafie. Proszę, graf! Ten punkt odpowiada dyscyplinie sportu, która potrzebuje wody,
a nie wymaga sprzętu ani udziału kilku osób. A więc są to skoki do wody. Dlaczego pili? No, popatrz, pij, przecież to bardzo piękne. Ślicznie byś wyglądał, uprawiając taki sport. Och, nie, nie, to wykluczone. O, mógłbyś spróbować tak głową w dół, ale jak nie chcesz, to nie. Nie będę cię namawiał, tym bardziej, że do uprawiania tego sportu oprócz wody potrzeba jednak partnerów. O, widzisz, rzeczywiście, sam widzisz, że to nie dla mnie. Szukajmy dalej. Czekaj, no przecież muszę odnaleźć tę dyscyplinę na grafie. Proszę, graf. Ten punkt to dyscyplina sportu, do uprawiania której potrzeba wody oraz udziału kilku osób, a nie potrzeba sprzętu. Może to być tylko z poznanych przez nas dyscyplin pływanie artystyczne. Na grafie nie ma już miejsca na wodny sport, więc się nie obawiaj. Tylko mat zaklęcie, tam nas zanieść może, gdzie pi sport wybierze. Sigma graf rozwiąże. Posklejali się. Nie, nie, nie. Rzucają czymś. O. Jakimś sprzętem. Ale ich tam dużo. Rzeczywiście. Konią wracają się bez przerwy. Za co tu może chodzić? O, popatrz, przepychają się. Znowu się, jak w zapasach, ale inaczej, bo tak strasznie ich dużo. Nie. To przecież bez sensu, co ja mówię, z matplanetycznego punktu widzenia to ma sens, bo przecież jest to dyscyplina sportu, która ma swój punkt na grafie. Tak, tak. Proszę, graf. Ten punkt to dyscyplina sportu, która potrzebuje udziału kilku osób oraz przedmiotu, ale nie potrzebuje wody. A więc to rugby. W ten sposób wszystkie dyscypliny sportowe zostały odkryte. Graf nie ma już dla mnie tajemnic. Ależ, Sigmo, zapomniałeś o ósmym punkcie. O, rzeczywiście. Co to może być? Ja chyba wiem. Wiesz? To pewnie to straszydło, które mnie prześladuje. I co ty znowu opowiadasz? Jakie straszydło? Nie cierpię go bardziej niż matematyki. Jak długo będziesz
zabijać? Co ty? Ucho, dam ci tutaj pryćnikę. A znów polubisz matematykę. Uważam, że najbardziej pociągającym zajęciem we wszechświecie jest gimnastyka umysłowa. Oczywiście. A tak mi. Sigmo, uciekajmy stąd, tu straszy. No, a twoje wyczyny sportowe? A wiesz, już mi na nich nie zależy, tylko wracajmy szybko na statek. W takim razie ja swoje zadanie wykonałem. Tobie na sporcie nie zależy, to wracamy. Brawo, Sigma. Brawo, Sigma. Udało ci się odkryć tajemnicę grafu. A ty, Pip, czy wybrałeś dla siebie odpowiednią dyscyplinę sportu? Nie, monitorze! Cały czas przeszkadzało mi jakieś okropne straszydło! A nie domyślasz się, dlaczego? Nie! Na szczęście teraz jestem bezpieczny pod twoją opieką. Szkoda tylko, że nie zdążyłem wybrać dla siebie sportu. Będę się okropnie nudził. Nie będziesz się nudził, Pip. Przygotowałem dla ciebie 10 równek do rozwiązania. No nie! Znowu ta matematyka! To nie dla mnie! Jeśli 10 równań, to dla ciebie mało? Za karę 100 równań jeszcze ci dodaję! A więc to ty jesteś monitorze, jesteś tym duchem. Dopóki ich nie rozwiążesz, nie wolno ci wrócić do matematycznej postaci. Proszę czekać na następny rozkaz z mat planety. Proszę czekać. Pi i Sigma, dwa matplanetyczne znaki, zbiór przyjaciół z jednej paki. Każdy z nas upodobania rozwiązuje wciąż zadania. Pyszna dla nas to zabawa. Zadanie to poemat najpiękniejszy we wszechświecie, wspanialszego nie znajdziecie.